Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Jade Empire. No i mam teraz pełny pasek życia, taki jaki miałem wcześniej, ponieważ Czerwony Minister to jest cholerstwo, które strasznie denerwuje. Jak jest ich dwóch, no to jest sieka totalna. Otóż uznałem, że normalne style nie dadzą sobie rady, to też użyłem po prostu jadeitowego golema. I muszę wam powiedzieć, że to był świetny wybór. Przetestujemy sobie jeszcze Czerwonego Ministra. Nie wiem, czy w tej walce, w sumie zapisałem przed chwilą grę, więc jak padnę, to nic się nie stanie. Ale no się zobaczę, mogę jakoś, nie, żadnego stowarzyszy nie mogę. Koleś od zakupów nie ma żadnych ciekawych towarów, więc tam będzie przewiniemy. Dobra, walka. Let's go. Oczywiście powtórka cutscenki, trzeba będzie rozpieprzyć trzech mnie. Niestety. Nie wiem, co będzie najlepszą kontrą na nich. Tego Czerwonego Ministra zobaczymy. Może to jest... O! No nie wierzę! No nie! No nie! No kuźwa, no nie! Ma koleś malutko życia, mnie jeszcze tak pizgnął, że aż się zakręciłem i zdechłem. Nie, tym błędem moim w tym momencie to było włączenie tego Czerwonego Ministra, bo on jest... Jadeitowy golem jest lepszy, uwierzcie mi, że do takich wolniejszych przeciwników. Transformacje są ok, ale jak one są dobre, powiem wam kiedy. Kiedy wszystko inne zawozi. Wtedy te transformacje to jakoś tam działają, a tak to... Może kwestia tego, że ich nie ulepszyłem. Może kwestia tego, że ich nie ulepszyłem. Jakbym miał to ulepszone, to może coś innego by z tego wyszło, ale zobaczymy. Ja ich pokonam, spokojnie. Kurna, katar, co ja, alergię mam? Nie mam. A może mam, nie wiem. Poszło. Nareszcie. Ta walka zajęła zbyt długo, naprawdę. The taint is destroyed. My temple is cleansed. Dirge is restored. After 20 years, my spirit may once more return. To było? To miałem zniszczyć? O kurde. Ale porażka. Znaczy to nie było takie proste do zniszczenia, bo musiałem kilka razy walkę powtarzać, ale spodziewałem się jakiegoś wielkiego czarnego dziadostwa, wielkiej czarnej mgły, wielkiej czarnej chmury, albo czegoś takiego, jeżeli to jest chodzi o czyste zło, czy coś w tym stylu, więc... No dobra, niech będzie. Sądziłem, że gra będzie bardziej spektakularna, ale trudno. Zabiłem to zabiłem, po co drążyć temat? Your loyalty is noble, your service appreciated. You show the humble traits of a true spirit monk. But there is still much to do. I can act now, but not for long. Sun Li will soon command all of my power. To complete my restoration, you must return to the mortal world. Find my body and destroy it. Jak mam to zrobić? Sun Hai devoured my heart, but he needed time to siphon my power. He kept my body from dying, trapped between life and death, held like a trophy in his imperial palace. That was how he ended the drought. You must find my body and kill it, so that when you defeat your former master, my power is free to dissipate. Until then,
I cannot be reborn. No dobra. Be prepared. Sun Li will not fall as easily as his brother. The Emperor had to proceed slowly. Sun Li has used the amulet to take much more power far more quickly. He has grown so strong that he cannot be defeated while my body still lives. Not even by you. You must find my body in the palace and destroy it before you face him. Nie ma problemu. I have called your allies to Dirge. Not the spirit realm where we are now, but to the Dirge that exists in the mortal world. You will meet them there when you are restored. The maddened spirits that swarm this realm hunger for passage anywhere. I will not be able to stop them following you, but there is no other way. Remember, find my body in the palace and destroy it, or you will not be able to defeat Sun Li. Enter the portal. I return to you the life that was so wrongly taken. Dobra. Nie wykonałem jeszcze swojego zadania. No dobra, najpierw muszę powrócić do żywych. All right, everyone calm down. We managed to lose them, but we'll have to stay out of sight for a while. But what can we do now? The last hope for the Empire died in the palace. I don't know. We'll think of something. For now we have to make sure we survive. All is not lost. Hear me. Wages? We must go to Dirge. What? Why? We must go to Dirge, quickly. There's no time to explain. To się trochę mogę zdziwić, nie? Ja tu niby umarłem, a tak naprawdę to żyję i mam się dobrze. Okej, czy są tu jakieś rzeczy do zebrania? No, zaraz zobaczymy. Spokojnie, spokojnie. O, w dupę. Aha, duchy za mną przyszły. Faktycznie. You live, but the portal was not sealed quickly enough. Defeat the maddened creatures that have followed you. Or your life will once again be undone. Dobra. O, mieczem. To z tym to mogę walczyć. Tylko to, że one podpalają, to jest strasznie wpieniające, a tak to da się z nimi walczyć. Przepraszam, to tyle? Seek your fellows. They know about your awakening and are on their way to the shelter of Dirge. Hurry. Others will find you soon enough. Myślałem, że muszę dwa te konie pokonać, a to tylko jeden? No dobra, spokojnie, jak będzie. Mi tam pasuje. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś jest. Jest. Jakiś posąg. To kaplica Mach Tsunga, źródła wody jednego z pierwszych mnichów dusz. Medytuj. O, nieźle, oczyściłem się, znaczy oczyściłem się. Bardziej można powiedzieć, że... Mantra inspiracja, co mi to dało? Sprawdźmy. Techniki. Mantra inspi... Tygrysa... To ja dostałem wreszcie coś, czy nie? Nie wiem, jakoś tak nie widzę. Stoi tu duża kaplica poświęcona strażnikom niebiańskich wrót. Strażnicy wrót to zakon demonów, do których należy Chai Ka, strzegący granic między światami. Większą koncentrację. Jej. Okej, to mi pasuje. Tu coś jest. Stuwa może być. Tutaj coś też coś jest. Strony z Księgi Uwolnienia, 1 na 5. Co? Że jak? Co to jest?
O, to będzie w ważnych przedmiotach bodajże. Co to jest? Tylu stron brakuje w tej księdze, że nie da się określić, do czego była przeznaczona, ani jakie tajemnice skrywała, zanim została zniszczona. Dobra, może być, może być, może być. Także muszę to zebrać, tak? Znaczy, dobrze by było, gdybym to zebrał. Spoko. Tylko sobie jeszcze tak obczajmy, czy tutaj nic nie ma, tak ogólnie rzecz biorąc. A wiecie, tak w razie czego. A co to? Rozkładające się zwłoki, odbudowanie umysłu. Techniki. Co to jest? Skupienie 7 czy 7. No okej, okay. Może być. Mi pasuje, jak najbardziej. Czemu nie? Jeszcze zobaczmy, czy tutaj. O, właśnie. Dziennik Opata Songa, zaraz, zaraz. Zawsze jakiś eksp. Jak mamy tutaj mapę? Fontanna dusz. Pójdziemy tędy, to coś da? Aha, rozumiem. Koła medytacji. Te koła medytacyjne pamiętają lepsze czasy. Choć same koła nie są uszkodzone, wygląda na to, że kiedyś były połączone z skomplikowanym systemem przekładni. W którymś momencie prawdopodobnie po przejęciu elementu przez wojska cesarza mechanizm został zdemolowany. Brakuje kilku części. Koła nie drgną. Jest dużym uszkodzeniem. Musi znaleźć jakiś sposób, aby wymienić brakujące uszkodzone części. Większość kół jest sprawna, ale wielu elementów połączonego z nim mechanizmu zginęło lub uległo zniszczeniu. Mimo wszystko mechanizm nie wygląda na skomplikowany. Niewykluczone, że uda ci się znaleźć części, które pozwolą go usprawnić. Nie widzisz żadnego sposobu, żeby naprawić koła bez części zamiennych. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że uszkodzisz mechanizm na stałe. Zostaw koła w spokoju. No bo jeżeli nie mam żadnej opcji, to nie będę chociaż nawet próbował, bo nie ma sensu. Także te koła mogę jakoś na... Znaczy może inaczej. Jest opcja, żeby to jakoś naprawić. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś chyba da radę. Także myślę, że warto spróbować. Tutaj mamy jakoś bramę. Jeszcze zobaczę po tej stronie, jak tu jest. Czy tu czegoś ciekawego nie ma. No zawsze warto wszystko przejść, prawda? Prawda. Także tutaj nic. Ciekawe, w dosyć ciekawym stylu te kapliczki teraz zrobili. Że to jest kapliczka skupienia, tamto to jest kapliczka jakby ducha i chi. To mi się podoba. Niebiańskiej bramy, takie... To mi pasuje. Tutaj nic nie było, także no cóż, no możemy się zająć w takim razie tamtym przejściem na dole. Czemu nie? Chyba, że to jest... Chyba, że tam się idzie gdzieś dalej. Tam bardzo możliwe, że się idzie dalej, a tutaj co, jak pójdziemy tędy? Tutaj coś będzie? Też jestem ciekawy. Mam nadzieję, że się nie zamknie. Tutaj to się stało tak, że to jest... Tu się wychodzi... A, wiem już, gdzie to jest. Okej, okay, spoko. To nie tędy, to przejdziemy sobie jednak dołem. Ja wiem, że się nie potrafię zdecydować. Jestem cholernie taki rozlatany teraz. Ale... chcę wszystko obczaić sobie. Zrozumcie mnie. Co my tu mamy? Jest skrzynia. Używane koła zębate, dobra. To można by było w takim razie chyba tych kół użyć. Gdyby się uprzeć. Wieko studni. Jesteś pewien, że za tą klapą znajduje się droga ewakuacyjna, której użył twój wybawca, kiedy byłeś niemowlęciem. Niestety nie potrafisz jej otworzyć. Mnisi dusz musieli zabrać ten sekret do grobu. Aha. Ty, to fajnie. Znaczy, nie fajnie, że zabrali ten sekret do grobu, ale... Fajnie, że takie coś istnieje. Dobra, w takim razie. Tutaj nic. No to możemy chyba naprawić sobie teraz ten, tak? Te koła zębate. Czekaj, gdzie to było? To było tu. Dobra. Możemy spróbować zawsze, czemu nie? Dobra. Spróbuj. Używając znalezionych wcześniej zębatek, częściowo naprawiasz przekładnię łączącą koła. Wygląda na to, że trzy z nich dają się teraz obrócić. Koła medytacyjne spoczywają w ciszy, udało ci się naprawić trzy spośród nich. Pokręć. Naprawione koła obracają się gładko i niemal bezgłośnie. Takie koła często pomagają skoncentrować się w medytacjach. Medytuj. Kiedy medytujesz, szelest wody w smoczej fontannie i ciche dźwięki obracającego się koła napełniają się spokojem. Czujesz się skoncentrowany, ale coś ci mówi, że ten efekt byłby silniejszy, gdyby udało ci się naprawić więcej kół. Po kilku chwilach mechanizm się psuje, koła gwałtownie się zatrzymuje i wątpisz, czy kiedykolwiek będziesz je w stanie naprawić. No trudno. No trudno, trudno. Aha, czyli ja rozumiem, że gdybym więcej kół znalazł i później dopiero ich użył, to bym więcej miał, tak? Jakieś większe profity. Chi plus 10. Ja pierdziele, właśnie straciłem okazję do czegoś fajnego. Kiedy ja ostatnio tutaj? O Jezu, to nie ma sensu chyba. Czy jest sens? Patrzę na czas po odcinku. Dobra, wiecie co?
Ja później sobie obczaję poza odcinkiem, czy tu jeszcze jakieś. Jeżeli w międzyczasie znajdziemy jakieś koła zębate, to ich użyję, ale nie wiem, czy jako takie znajdę, więc... Chill out. Dudes. Okej, cześć. White demon! Nie atakują jakoś mocno, jak widzicie. Jak już starłem się z czerwonym ministrem, od czerwonego ministra nic nie jest silniejsze. Chyba, z tego co wiem. Tylko już bossy są silniejsze od czerwonego ministra. O! No fajnie, towarzysze zaraz przylecą. Może Kęk nie rozpierdzieli tego latawca, no w sumie to jest jego dzieło, więc jakby rozpierdzielił, to by sam sobie popsuł wynalazek, więc chyba raczej wyląduje spokojnie. Nie, stój! Dobra, jest spoko. Może on jednak nie jest niezrównoważony psychicznie. A jeśli już, to tylko trochę. No tak. W miarę, może wiecie, tak w miarę, że da radę to wytrzymać jeszcze. Jeszcze jednego towarzysza mi chyba brakuje. Rozdział 6, w którym przyjaciel wraca do życia. Lament znowu jest oblegany, a los ręki śmierci przesądza się. Odtworzenie fontan lamentu sprawiło, że wodna smoczyca dała ci drugą szansę na życie. Towarzysze spieszą, by stanąć u twojego boku. Ale San Li również podjął pewne działania. Zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowi mnich duszy. Tutaj, w ruinach lamentu, historia powtórzy się w spektakularny sposób. Tak. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj kości. 2 na 5. Dobra, czyli powoli coś tam staram się ogarnąć. Może teraz ważne przedmioty. Aha. Trzy na 5. Dobra. Skąd dostałem trzecią stronę tego? Masz mniej więcej połowę brakujących ustępów z tej pradawnej księgi. Z tego co zebrałeś wynika, że księga uwolnienia opisuje rytuał, za pomocą którego można uwolnić duszę przywiązane do jakiegoś miejsca, klątwą lub innym rodzajem magii. Jeśli to prawda, rytuał mógłby posłużyć do rozproszenia duchów ostatnich żołnierzy cesarskiej armii, wciąż uwięzionych w lamencie. Żeby mieć pewność, powinieneś jednak odnaleźć pozostałe fragmenty księgi. Jeszcze 2 fragmenty mi zostały do ogarnięcia. Rozumiem. Szanuję. Odnajdziemy to, bo niby czemu nie, może za to jakiegoś expo dostanę, kto wie. Więc ja muszę najpierw stąd wyjść, ale najpierw... Dobra. Zebrałem, mogę teraz te kości ogarnąć? Dobra, mam 4 na 5. A może za chwilę będę miał 5 na 5? Wtedy też tak było, a teraz tak nie ma, szkoda. Jeszcze jedna strona została, fuck. Masz niemal wszystkie brakujące fragmenty księgi uwolnienia i mógłbyś już prawie wykonać opisany w niej rytuał. Uwolniłoby to na pewno duszę ostatnich żołnierzy. Nadal jednak nie posiadasz wiedzy o kilku kluczowych. Ten fragment księgi wyjaśnia, że rytuał musi zostać odprawiony w kapliczce poświęconej Mach Tsungowi, źródłu wody, jednemu z pierwszych mnichów duszy. Mówi się, że gdy został wyniesiony w niebiosa w nagrodę za niezmordowaną służbę wodnej smoczycy, zyskał moc, dzięki której wywiera wpływ na przywoływaną magię, czy przywołaną magię bardziej. Okej, okay, to może tutaj jakieś szczątki ostatnie są, które zapewnią mi cokolwiek takiego, czy nie? Muszę gdzieś indziej szukać? Podejrzewam, że gdzieś tu jeszcze są te szczątki, które mogłyby mi umożliwić wykonanie tego rytuału, bo w sumie bardzo chętnie bym go zrobił. Ale no... Zobaczymy. Tutaj nie ma. Tak obczajam wszystkie możliwe, w cudzysłowie, kryjówki tego dziadostwa, żeby być pewnym, że niczego nie ominąłem, wiadomo. Chyba, że tam dalej dopiero jest ta ostatnia strona. Bo tylko jednej strony mi teraz brakuje, serio. No, tu nie ma. Aha, czyli trzeba chyba jednak dalej pójść. Niestety. No to trudno, no to idziemy dalej w takim razie, trudno. Chyba, że to gdzieś wcześniej było, ale nie, ja na tyle dokładnie to wszystko obczajem, że raczej wątpię, czy coś po drodze mi ominąłem. Więc cóż, może tu coś jest? Nic nie ma, dobra.
Spokojnie. Źródło ducha. Można niby obczaić, czemu nie? Czy obczaić, przywrócić sobie. Zawsze nie wiadomo, czy tutaj jakiegoś ducha nie będzie. Tu może być. Jakieś szczątki mogą być, to jest możliwe. I to ma sens, bo tam są te szczątki. Przebił mnie. Okej, ostatnie szczątki mamy. Czemu oni mnie atakują, jak ja im chcę pomóc? Co za idioty. Dobra. Jest. Koła zębate stożkowe. Tak. Dostałem koła zębate teraz, które mógłbym użyć tam. No ładnie, ale tej maszyny już tam nie naprawię. Fucking hell. No to trzeba będzie wczytać grę. W tym momencie zapiszemy i ja wam pokażę na początku następnego odcinka, jak to wygląda, jak to wszystko działa. Mamy następny poziom w ogóle. Super. Ale na razie zachowamy punkty, bo nie wiem, na co je zużyć. I w sumie ponoć jednak będzie jakiś super turbo styl. I nie miałem racji, zobaczymy. Jak będzie styl, to będzie. Zobaczymy. Czekaj. Masz na ty jakiś styl ciekawy? Czy... No dupa, ty nic nie masz nowego. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.